Puszcza Państwa w każdą z tych stron, jeżeli jest taka potrzeba, że ruch jest tak duży, czy w jedną stronę, czy w drugą. Drugi człowiek jest w tym miejscu, tak, żeby Państwo mogli raz włączyć się w drogę 7, a tutaj, żeby się z niej wyłączyć i wjechać, tutaj mamy stację paliw VIP. To, co dyrektor mówił, zrobimy tutaj objazd i łączymy się w ulicę Łuczyńską. Z powrotem jest identyczna sytuacja, jest z powrotem. Liczę pytanie do Państwa. Szanowni Państwo, wielokrotnie była poruszana sprawa bezpieczeństwa, jak się coś wydarzy. Otóż dzisiaj objechaliśmy taki wariant przez Zwierzewo, Międzylesie i tutaj Lubajny właśnie, żeby można było dojechać i objechać. Również następnym rozwiązaniem jest to, że zanim ruszy, to co wspomniałem, udrożnimy ulicę osiedlową, że jak ktoś chce jechać na Olsztyn czy na Warszawę, to już nie jedzie tutaj plebiscytową przy stacji Shell, tylko sobie wyjedzie tu. I jeśli dojdzie do tego, to również tam będzie osoba kierująca ruchem. Także wiele rzeczy żeśmy przewidzieli i to tyle, wyprzedzając Państwa pytania. Drodzy Państwo, ja jeszcze chciałabym, zanim Państwu udzielę głosu, mieszkańcom, to chciałabym dwie sprawy podjąć. Pierwsza, na naszym osiedlu, w sąsiedztwie naszego osiedla, powstanie tak zwany MOP. Czy Państwo nie moglibyście dla nas, jako dla tego właśnie osiedla najbardziej znoszącego uciążliwości, spowodować, żebyśmy mogli z naszego osiedla przyszłościowo mieć tam wjazd do Gdańska i chociaż na tego ślimaka w Kaczorach wjechać? Drodzy Państwo z Budimexu, na naszym osiedlu jest firma, pana Hajdukiewicza tutaj poproszę, zakład, który zatrudnia około 700 pracowników. Każdego dnia, każdej doby wyjeżdża z tego zakładu od kilku do kilkunastu, a nawet więcej kursów z jachtami. To jest jedna sprawa, ale są też i inni przedsiębiorcy na naszym osiedlu, na Międzylesiu, w Arlitach, którzy też chętnie by z taką propozycją wystąpili. Czy Państwo moglibyście się ugiąć wbrew przepisom, które zakazują czegoś takiego, by nam ułatwić tę sprawę? Ja chciałabym tutaj panu Hajdukiewiczowi, który jest członkiem zarządu, tutaj ja oddać głos. Państwo, no, sprawa jest taka, że w najbliższym okresie mamy około 50 samochodów dużych tunelowych z łódkami. Te łódki są coraz większe. W tej chwili przygotowujemy 5,5 metra długości, ona będzie miała prawie 4 metry na samochodzie. Te łodzie będą coraz większe. Boimy się, że to wszystko tak będzie musiało przez wodę lecieć. I to nawet już po budowie. Tak. Ale zakład nie stoi od wczoraj, tak. Przepraszam. Zakład stoi ileś tam lat, ktoś tak nie przewidział. Wielka bomba. Ostróda jak nie ma. Proszę Państwa, to pytanie to powinno być skierowane do inwestora, nie do nas. My jesteśmy wykonawcą. Ja nie wiem, jak to porównać, tak? Jak Państwo macie mieszkanie i chcecie Państwo pomalować ściany, to nie ja decyduję, jak ma być kolor, tylko ja je maluję. Czyli tutaj trzeba się zwrócić do generalnej dyrekcji, nie do nas. Ale my oczywiście możemy Państwa wniosek poprzeć, ja mogę zadeklarować tyle, ponieważ ja przy budowie dróg siedzę od wielu lat, moje służby wspierające też. Jeżeli Pan znajdzie chwilę, to możemy umówić się na spotkaniu u nas w biurze. Ja zobaczę, zerknę do rozporządzenia, do ustawy o drogach publicznych, zobaczę, jakie są możliwości prawne, tak, żeby to zmienić na tym etapie. I tyle możemy pomóc, tak? I możemy pomóc taki wniosek przygotować. Natomiast nie mogę ręczyć za jego skutek.
zabrać głos? Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Ja mam jedno pytanie, jeżeli można, na ten odcinek ulicy Plebiscytowej. Jak patrzę na mapki, to tam jednej rzeczy nie widzę, zabudowy. Zabudowa, która jest lat od 69 roku, 68. Czy ktoś z Panów zapewni, tych ludzi, którzy tam mieszkają, bardzo często starsze osoby, że te domy wytrzymają te dwa lata tego ruchu? Ale które domy? Bo pan numer 2, panie burmistrzu, numeru... Pan był na ulicy Plebiscytowej, czy Pan nie był? Ale my na Plebiscytowej nie będziemy jechali. No proszę Pana. Proszę Pana. To starszy szczel do drogi na Lubajny jedzie się przez odcinek Plebiscytowej obok około 10 budynków, które są z końca lat 60. Ale ile metrów? Przepraszam bardzo, czy panowie są w stanie zapewnić osoby tam mieszkające, że te domy to przetrwają? Teren jest wydrenowany od lat, co prawda, ale jest to teren pod mokrą. Jak tam przyjeżdża autobus polskiego busa do stacji benzynowej, to było czuć. Jeżeli ktoś tam mieszka, to wie. Zgadzam się. Słucham? Zgadza się, Piotr. Oczywiście, całkowicie. I teraz proszę mi powiedzieć, czy panowie złożą taką deklarację do mieszkańców, że zapłacicie im za te domy, albo je potem wyremontujecie. Bo mówimy o kawałku ulicy, ale nie mówimy o ludziach, którzy tam mieszkają, o domach, które tam są od 40 paru lat. Tak fajnie się o tym mówi? Tak prosto? Tylko i mamy jeszcze jedno pytanie. Drodzy panowie, czy na etapie przetargu to nikt tego nie uwzględnia? Bogu, mam pytanie do ciebie, czy jak ty w gminie coś planujesz, to nie uwzględniasz czegoś, co będzie za dwa lata? No ale to nie jest wzrost. Ja wiem, że nie, ale pytam się ciebie, czy nie uwzględniasz? Ja mogę zapytać, kiedy była robiona dokumentacja i kto miał wpływ na dokumentację. No to panowie, no to ja się pytam, czy na to się nagle, problemy się rodzą nagle, ostruda, że tak powiem, prawa miejskie ma od 800 lat, tak? Ja mogę powiedzieć, Piotrze, skoro już wywołaliśmy do tablicy, 2.8.2.10 dokumentacja, uzgodnienia i jeśli możemy wracać do historii, to możemy... To może bez mikrofonu. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, dokumentacja była tworzona w latach 2.8.2.10, a koncepcja może troszeczkę wcześniej, także... W tej chwili sięganie do historii, prawda, i branie przez nas tu odpowiedzialności za to, że coś nie zostało uwzględnione, no to naprawdę no trudno, żebyśmy tutaj chylili czoło i bili się w pierś. Mamy określoną sytuację, wszyscy mówimy o utrudnieniach. Moja obecność związana jest z tym, że to nie tylko tu wasze osiedle, ale również wymienione Warnity, Ruś Mała, Międzylesie i wszyscy mieszkańcy, którzy tutaj na tym... Tak, oczywiście Zwierzewa i Lubaj. Tak jest. Proszę Państwa, temat, o którym mówimy, czy propozycja, która dzisiaj jest zgłaszana, to jest propozycja z dnia dzisiejszego, bo wczoraj jeszcze funkcjonowała trochę inna koncepcja. Tej propozycji musimy się też bacznie, że tak powiem, przyjrzeć. Fakt jest jeden. Nawet bez jakichkolwiek objazdów, to wy i tak będziecie mieli utrudnienia i tak, bo ten cały projekt i z tej racji, że akurat znajdują się te miejscowości za siódemką w stosunku do Ostródy, no to trudno, żebyście problemów nie mieli. Nawet nieważne jak ten objazd. To nie chodzi o problemy. Tak. Drogi się buduje w całym kraju. Wszędzie są jakieś utrudnienia. My też mamy. Stoimy, no, dlatego o tym mówimy. Światła teraz też stoimy. Tak jest. Ale ja się pytam, czy ktoś zapewni te osoby, które tam mają dom od 40 lat, tak, do tego, że jeżeli coś się z tymi domami będzie działo, to im to wyremontuje albo naprawi. Będzie miał pan odpowiedź. To wszystko. Oczywiście, że ja odpowiem. Proszę Państwa, ja mówiłem mniej więcej w połowie mojej wypowiedzi. To zależy od Państwa. Jeżeli Państwo uważają, że taki wariant, który myśmy zaproponowali, jest w ogóle możliwy, to my robimy krok do przodu, czyli robimy projekt tymczasowej organizacji ruchu, do tego robimy ekspertyzę, ocenę wszystkich budynków i nawierzchni w sąsiedztwie i podejmujemy decyzję, tak, czy wprowadzamy prace zabezpieczające przy tych budynkach, czy z drugiej strony okaże się, że budynki na przykład są w dobrym stanie, fundamentowanie jest w dobrym stanie, przeniesienie obciążeń, przyspieszenia sejsmiczne wywołane ruchem mieszczą się w granicach normowych, to wtedy wystarczy, proszę Pana, tylko i wyłącznie, że my zapewnimy Państwu ubezpieczenie. Tak? Bo ubezpieczeni jesteśmy. Jeżeli nawet w warunkach ekspertyz okaże się, że tam nic nie musimy robić z tymi budynkami, a nie daj Boże pojawi się takie jakieś pęknięcie na tynku czy coś, no to pokrywa nasz ubezpieczyciel, proszę Państwa, i my z tym naprawdę nie mamy problemu. Ja to chciałbym, to ma...
A ja chcę pytać, jak proszę do mikrofonu, powinniśmy to wszystko zrobić. Przyjeżdżamy tu, z osiedla, pędy i tu. Ja będę tego dzielił program, jak jedziemy tak dalej. Będzie pan miał zapewnienie. I wtedy tak, będziecie przejeżdżać tutaj. Ale wy będziecie tu dalej robić. A my będziemy wtedy przejeżdżać. Tak jak teraz. Teraz jest druga sprawa. Ja tutaj mieszkam akurat. Jak ja się włączę do ruchu? Bo będę miał prawo wyjechać do tych. Tutaj panu wytłumaczą na kolejnej mapie, którą przynieśli ze sobą, jako tej najświeższej, najnowszej, żeby wszystko było dla zainteresowanej osoby zrozumiałe. Natomiast ja proszę o kolejne pytania. Wyłączcie tam jeden mikrofon. Proszę o kolejne pytania. Proszę bardzo, panie Adamsku. Chciałbym wiedzieć, co z komunikacją miejską? Przecież nie każdy ma auto, a sporo mieszkańców tutaj musi dojechać do pracy, czy do przychodni, do szkół. To jest dosyć istotne pytanie, dlatego że my mamy tutaj aż dwie linie autobusowe, które wożą dzieci, młodzież, ludzi, mieszkańców do miasta i z powrotem. To się nie zmieni, jedynie my uwzględnimy, jeśli byłyby podczas tej opóźnienia w ruchu czy coś, no to wcześniej autobus podstawimy. Szanowni Państwo, znowu nie pomyślcie, że ja tu działam populistycznie, ale nawet gdyby, bo nikogo nie zmusimy, żeby zostawił swój samochód, a chciał jeździć autobusem, ale rozważamy z firmą nawet, że będzie można w którymś miejscu, gdzie przy dużym parkingu podstawić autobus i autobusem dowieźć ludzi do zakładu pracy, jak również to są na razie przemyślenia, bo ja czekam też na Państwa uwagi, że nawet dla mieszkańców osiedla po odpowiednich uchwałach możemy zrobić komunikację miejską darmową na ten czas. Także naprawdę każdy pomysł jest do przyjęcia, żeby tylko, ale mówię, my się tak chcemy nacieszyć swoimi cacuszkami, jeździmy samochodami, że zrobimy zaradno i tak będą ludzie jeździli swoimi samochodami, a nie będą chcieli siedzieć i jeździć komunikacją. Ale takie możliwości będą uwzględnione i naprawdę te uwagi będziemy przyjmowali. Bo wiadomo, trzeba jakoś lub większą ilość autobusów zrobić. Także, szanowni Państwo, czekamy na Państwa uwagi i one w trakcie nawet już organizacji ruchu, już ruch, gdy rozpocznie się inwestycja, jeszcze trzeba będzie ruch przeorganizowywać w niektórych momentach. Szanowni Państwo, bardzo proszę, żeby mieszkańcy osiedla plebiscytowego, jak słyszeliście, będą to dla nas utrudnienia. Może już nie tej rangi, które do tej pory, do dnia wczorajszego czy dzisiejszego ranka, miały miejsce. Ja dzisiaj miałam gorącą linię, drodzy Państwo, ze wszystkimi tutaj przedstawicielami. Ustalenia między nami były tutaj bardzo szczegółowe, nawet dotyczące objazdu przez osiedla plebiscytowe Międzylesie, Zwierzęwo i Lubajny. Bardzo proszę mieszkańców osiedla plebiscytowego, Lubań, Zwierzęwa, bo wiem, że jesteście Państwo, że jesteście Państwo z Międzylesia i jesteście z Małej Rusi i Warmii. Czy macie pytania do tego zespołu osób, które tutaj zostało przez nas zaproszone? A jeszcze jedno. Co z natężeniem hałasu na tym odcinku? Proszę mówić do mikrofonu, bo wszyscy chcą słyszeć. Co z natężeniem hałasu od wyjazdu z rafinerii przez odcinek plebiscytowej do Dubaj, jeżeli będą przedawała się cała masa samochodów, w tym tirów oczywiście, to jest istotne. No niestety, proszę Państwa, tego nie unikniemy. To jest bardzo dobre pytanie, ale tego nie unikniemy.
Ruch ciężarowy ma swoje prawo, to jest poziom hałasu rzędu 75, 76, żeby tutaj, także głośno będzie przez jakieś. Pytanie, czy obecny ruch nasz zemce nie przekraczono, bo też przekraczono. Mieszkań 200 metrów linii prostej od siódemki. Już w nocy nie można okna otworzyć od strony siódemki. A teraz, kiedy mi będą z odległości 10 metrów od nocy przejeżdżą. No, proszę Państwa, o tyle ten ruch... Proszę o spokój. Tutaj panowie, którzy mają samochody ciężarowe albo używają, albo wynajmują, no wiedzą, że ten ruch przy mniejszych prędkościach, przepraszam, ten hałas przy mniejszych prędkościach jest zdecydowanie mniejszy niż ograniczenie prędkości spowoduje, że będzie inaczej. Natomiast, proszę Państwa, to też nie jest tak, że ten ruch przez plebiscytową będzie trwał przez cały okres trwania budowy. Ten ruch przez ten odcinek, ten kawałek plebiscytowej nam jest potrzebny na czas przebudowania ulicy Olsztyńskiej i wybudowania obiektu nad Olsztyńską. Jak tylko to zrobimy, wraca z powrotem na Olsztyńską. Odbywa się na Olbajny, ale przez Olsztyńską. My wtedy będziemy mieli zagwozdkę, jak to zrobić, żeby ten ruch sprowadzić wzdłuż nasypu do Olsztyńskiej. Ja bym miał krótkie pytanie. Jeszcze mieszkańcy Zwierzewa i czy Państwo i Panowie przewidujecie jakieś spotkanie z Zwierzewie? Jeśli można uzyskać taką propozycję. To może ja odpowiem. Proszę Państwa, to jest pierwsze spotkanie. Dzisiaj padła propozycja. Ja już dzisiaj kontaktowałem się z częścią mieszkańców i Lubaj Zwierzewa i na pewno w przyszłym tygodniu odbędzie się takie spotkanie. Z Panem Sortysem ustalę teraz. Mam jedno pytanie do Pani. Jaki jest ruch na siódemce? Ile w ciągu doby przejeżdża samochodów? Ostatnio były robione takie badania, więc myślę, że Panowie macie do kontroli. Państwo, ruch na siódemce jest oczywiście badany w tej chwili, bo jest nowy pomiar ruchu. Ostatni był w 2010, teraz mamy w 2015 robiony. On jest zmienny. Powiem Państwu tak, jeżeli chciałby Pan na przykład, jak Panu powiem, że to jest 22-23 tysiące pojazdów na dobę, to Pan pójdzie, będzie stał Pan całą dobę, będzie Pan mierzył i powie Pan, że Pana oszukałem, bo przyjechało tylko 10 tysięcy. A następnego dnia Pan przyjdzie i powie Pan, że znowu Pana oszukałem, bo przyjechało 33 tysiące. Szczególnie w piątek i w sobotę. Bo ten ruch jest zmienny, proszę Państwa, i te interwały są różne i potrzeby dostaw są różne. Ten ruch, który jest podawany, jest ruchem średnioroczny. Natomiast ten ruch średnioroczny, proszę Państwa, on jest potrzebny tak naprawdę dla projektowania przepustowości drogi. Dla Państwa uciążliwości tak naprawdę liczy się to, że tych pojazdów jest bardzo, bardzo dużo. Tu jest przewidziany ruch w kategorii KR7, czyli to jest największe natężenie ruchu, jakie przewiduje się w ogóle na drogach krajowych. Ja Panu odpowiem. Ostatnie badania. Stwierdzono, że siódemką mija Ostrudę 23 tysiące samochodów na dobę. I te 23 tysiące samochodów na dobę chciał Pan puścić ulicą Mickiewicza przez miasto. Myślę, że to już jest duża lekkomyślność. Do tego dochodzi jeszcze 16. 10 tysięcy samochodów na dobę. Państwo musicie sobie zdawać sprawę, że te 23 tysiące, jak nie pójdzie tędy, to pójdzie tamtędy. Panu dziękuję serdecznie. Już Pan tutaj zrobił na tę szkołę. Prosimy teraz kolejną. Prosimy Panią. Proszę Państwa, ja mieszkam na ulicy Narożnej. Obecnie są bardzo duże utrudnienia. Nasilenie jest transportowe z okrętowych, łódzką. Bo okrętowych jadą samochody naszą ulicą. Jest to bardzo uciążliwe. I teraz proszę sobie wyobrazić. Jeden kłopot będzie jechał w 13 budynkach akurat. Ten wszyscy z osiedla. I następnie będą sobie skracać trasę z zakładów okrętowych. Więc to będzie koszmar jeden dla nas. Dla kilkunastu budynków. Tu są Państwo, siedzicie. Przecież ja czasami jestem w domu i wiem, ile tych samochodów się skraca. Jadą naprawdę szybko, robią niesamowite kurzawy. Nie wjadą. Wjadą, bo jeżdżą teraz cały czas. Ale jak będzie,
No wjadą z płotką tę naszą drogą. Nie wjadą na no ale przez TPN z płotką właśnie narożną. Prosto jak słońce. Jak robią w tej chwili, tak będą robić do tej pory. I to jest strasznie uciążliwe. I to jest niesamowity powód dla nas. Szanowni Państwo, to, ja mówię, to są takie rzeczywiście cenne pytanie, ale to sprawa wzajemnego zrozumienia się, bo ja już o takim rozwiązaniu, żeby powodować ruch jednokierunkowy, żeśmy na Radzie Osiedla rozważali. I Szanowni Państwo, na ten czas inwestycji, do momentu, kiedy nie wrócimy do Olsztyńskiej, no to naprawdę będzie trzeba zamknąć wjazd od ulicy Łódzkiej. Jak długo będzie trwało budowa tego wiaduktu na Olsztyńską? Planujemy cały przyszły sezon, do końca przyszłego sezonu, 2016 rok. Drodzy Państwo, ponieważ w pewnym momencie Rada Osiedla upoważniła między innymi panią Alę Mikulewicz jako członka Rady do złożenia w naszym imieniu pytań, które kierowaliśmy już na poprzednim posiedzeniu Rady do pana burmistrza. Pan burmistrz dzisiaj stwierdził, że są to pytania do wykonawców, bo do Budimexu. W związku z tym ja chciałabym, żebyście państwo nam odpowiedzieli na te pytania. Pierwsze pytanie. Na jakiej długości planowane są ekrany akustyczne od strony osiedla plebiscytowego? Niestety na dzień dzisiejszy nie jestem przygotowany na taką odpowiedź, jeżeli tutaj mogę pani odpowiedzieć w dniu jutrzejszym. Dokładnie pani lokalizację. Bardzo się cieszę. Poprosił jeszcze te pytania, żebym czegoś nie przekręcił. Tak, to pan burmistrz wie o tym. Dobrze. Kolejne pytanie. Na jaką odległość wysunięte będą filary od mostu nad Jeziorem Pałzeńskim w kierunku osiedla plebiscytowego? To może ja zostawię pytanie, czy ja mogę zostawić tutaj zgodnie z umową naszą, zostawić pytania. Więc niektóre z nich już są nieaktualne, bo to myśmy chyba w czerwcu te zagadnienia tutaj ustalali na Radzie Osiedla, a uczyniliśmy panią Alę Mikulewicz odpowiedzialną za sformułowanie tych działań i między innymi ona nam tutaj pokazuje, jak będzie przebiegała ta siódemka. No więc przeczytam państwu. Na jakiej długości planowane są ekrany akustyczne od strony osiedla plebiscytowego? Niektóre są już nieaktualne te pytania, ponieważ ja dzisiaj rano została zmieniona propozycja wcześniejsza. Od kiedy planowane jest włączenie drogi krajowej S7, włączenie z ruchu, no to już wiemy. Którędy poprowadzony będzie ruch zastępczy na czas budowy? Jak zorganizowany będzie ruch zastępczy na skrzyżowaniu ulicy Plebiscytowej i Olsztyńskiej? To już właśnie dzisiaj usłyszeliśmy, że jest zmiana tej propozycji. Jakie przyjęto rozwiązania ruchu zastępczego na dzień 1 listopada w roku bieżącym i w latach następnych? Czy w ramach przebudowy dróg lokalnych na potrzeby ruchu zastępczego i nie tylko przewidziano budowę ścieżek rowerowych w ciągu ulicy Plebiscytowej i ulicy Olsztyńskiej? Na jaką odległość chodniki też? Na jaką odległość wysunięte będą filary od mostu nad Jeziorem Pałzeńskim w kierunku osiedla plebiscytowego? Czy istnieją plany drogi awaryjnej na wypadek zdarzenia losowego i czasowego zamknięcia ulicy Plebiscytowej lub Olsztyńskiej w trakcie budowy S7? Czy fragment starej drogi, proszę, żeby jakoś zwrócić uwagę na ten moment tego kawałka ziemi, a nie ma. Czy fragment starej drogi krajowej S7 wzdłuż ulicy Krótkiej do stacji paliw Shella
będzie miał połączenie z inną drogą, a jeśli nie, to czy istnieją plany zagospodarowania wyłączonego fragmentu starej drogi? Czy w planach budowy uwzględniono drogę awaryjną, ewentualnie tunel od ulicy Krótkiej do Kizewiusza? Kolejne. Jaką odległość